W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oto znak zwycięstwa błyszczy. Krzyż się wznosi ponad światem. Na nim Jezus wisiał w męce, aby zbawić grzesznych ludzi. Drzewo krzyża bardziej cenne niż Libanu wszystkie cedry, bo zrodziło owoc życia zamiast śmierci z drzewa raju. Chryste, Królu miłosierny, racz obronić nas od złego i umocnić w Twojej służbie świętym znakiem odkupienia. On wskazuje drogę wiernym, krzyż, którzy Cię szukają, Panie. On przynosi dar pociechy, gdy cierpienie nas przytłacza. Spraw, by serca i umysły zgodnym głosem Cię sławiły. Cała ziemia niech wyznaje Twój majestat, Synu Boży. Równa cześć i uwielbienie Ojcu, Tobie i Duchowi. Ty nas bowiem odrodziłeś łaską, która płynie z krzyża. Amen. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszam do spotkania ze Słowem Ewangelii. Ewangelia świętego Jana, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Gdy myślimy czy mówimy o niebie, mogą nam spontanicznie pojawiać się jakieś obrazy, dotychczasowe porównania czy wątki związane z naszą wędrówką ku niebu. Może pojawiać się spontanicznie kierunek ku górze. Starożytne ludy umieszczały bogów na wysokości, na szczytach gór. Pielgrzymka do jakiegoś sanktuarium była wchodzeniem, wznoszeniem się ku górze. Tak jest też i dzisiaj. Wiele miejsc, kultu miejsc, do których udajemy się w pielgrzymce, znajduje się na górze, na wzniesieniu. Trzeba nieraz wielkiego wysiłku, by osiągnąć cel wędrówki, by wznieść się ku miejscu, które uznajemy za miejsce szczególne. Ci, którzy chodzą po górach, też pewnie mają dużo swoich osobistych doświadczeń. Właśnie z takim wznoszeniem się ku górze. Ale jest też takie wznoszenie się, które odnieść można do życia duchowego, do życia wewnętrznego. Kiedy pokonując różne trudności, nieraz wewnętrzne opory, lenistwo, podejmujemy wysiłek wznoszenia umysłu, serca ku Panu Bogu. Szczególnie dokonuje się to na modlitwie. Jakieś wznoszenie się, zbliżanie się ku Panu Bogu. Nieraz to słyszymy w liturgii Kościoła praktycznie codziennie, w górę serca. Przypominają mi się słowa, jakie św. Jan Paweł II wypowiedział
w Zakopanem, przy Wielkiej Krokwi, u stóp Giewontu i krzyża na Giewoncie. Jest jakieś wznoszenie się w górę i jednoczesne zstępowanie w dół, w głąb naszych pragnień, uczuć, jakieś poznawanie prawdy o Panu Bogu, ale też prawdy o nas samych, przyjmowanie tej prawdy o nas. Duch Święty na modlitwie przekonuje nas na różne sposoby o naszym grzechu, o naszej słabości, kruchości, ale nade wszystko przekonuje nas o miłości Bożej, większej niż grzech, która najpełniej, najpiękniej objawiła się w Jezusie Chrystusie i Jego śmierci na krzyżu dla naszego zbawienia. Słyszymy, kochani, w dzisiejszej Ewangelii na święto podwyższenia Krzyża Świętego cudowny dialog z trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Dialog Nikodema z Jezusem. Nikodem, faryzeusz, wpływowy członek Sanhedrynu, mądry, pozbawiony uprzedzeń, poszukujący, pragnący czegoś więcej w swoim życiu, jednocześnie odważny i tęskniący za spotkaniem na głębokim poziomie, przychodzi do Jezusa. Tradycja podpowiada, że przychodzi nocą. I od Jezusa słyszy słowo, które jest słowem życia, słowem, w którym jest wielka, cudowna obietnica, a jednocześnie zaproszenie do jednocześnie pewne wyzwanie. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. Potem jest zaproszenie do wywyższenia Chrystusa, Syna Człowieczego. I ten cudowny, to cudowne zdanie: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chrystus zajmuje w historii zbawienia miejsce wyjątkowe i centralne. Nikodem coraz bardziej się o tym przekonuje. Chrystus jest Słowem Ojca, jest tym, który dla nas, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Nikodem słyszy o tej prawdzie. I my słyszymy święto podwyższenia Krzyża Świętego po raz kolejny w życiu. Wywyższenie Syna Człowieczego na krzyżu. Ten obraz jest dla nas zaproszeniem tego dnia, by w nim trwać, by kontemplować Chrystusa ukrzyżowanego. By przyjąć to słowo obietnicy, jednocześnie zaproszenia do tego, by po raz kolejny w życiu aktem wiary, miłości, zawierzenia, ufności zawierzyć Jezusowi siebie i wszystko i wszystkich i tym samym jakoś na nowo wywyższyć Chrystusa w naszym życiu. Czyli wszystko na nowo na Niego ukierunkować. Zstąpienie Syna Człowieczego na świat i wszystko, czego Chrystus dokonał, stąpając po ziemi, doprowadziło Go do wywyższenia na krzyżu. I to Chrystusowe wywyższenie na krzyżu, jednocześnie zstąpienie z nieba w całym życiu Chrystusa na ziemi, to przedziwne połączenie zstępowania na ziemię i wstępowania ku Ojcu jest jakąś perspektywą, która odnosi się też do naszego życia. Przyszliśmy na świat z woli Boga. To On zaplanował konkretny moment, w którym pojawiliśmy się, poczęliśmy się w łonie Matki i przyszliśmy na ten świat. To On też, gdy przyjdzie moment, odwoła nas z tego świata. Ufamy, że będzie to najwłaściwszy przez samego Pana Boga zaplanowany moment
naszego wstąpienia do trwania w jedności z całą Trójcą Świętą w niebie. Ojcowie syryjscy, tworzący monastycyzm w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, lubili nazywać krzyż schodami i porównywali go do schodów ze snu Jakuba z Księgi Rodzaju, po których aniołowie nieustannie schodzą i wchodzą. Święty Grzegorz z Nyssy, wielu innych ojców Kościoła, mistrzów życia duchowego, nauczali, że przez krzyż wyrażona została tajemnica życia chrześcijańskiego. Jedna z fundamentalnych, a podstawową cnotą, by żyć tajemnicą krzyża, jest pokora. Pokora, którą Chrystus ukazał swoim całym życiem, a przede wszystkim aktem posłuszeństwa Ojcu i wywyższeniem na krzyżu. I święty Grzegorz z Nyssy określał pokorę jako zstępowanie ku górze. Swoista gra słów. Święty Augustyn powie w pięknym tekście: zapytacie mnie, co to jest chrześcijaństwo? Co znaczy być chrześcijaninem? Pokora. Zapytacie mnie po raz drugi? Pokora. Zapytacie mnie po raz trzeci? Pokora. Więc lekcja krzyża jest dla nas przede wszystkim lekcją pokory. Jest lekcją Jezusowej pokory i posłuszeństwa Ojcu, ale jednocześnie pytaniem o naszą pokorę. Przypominam sobie taką historię w czasie rekolekcji z niepełnosprawnymi przed laty, gdy ksiądz mówił w kazaniu o niesieniu krzyża, mówił o pokorze Jezusa i o naszym pokornym zgadzaniu się na codzienne małe krzyżyki, jednoczenie ich z krzyżem Chrystusa. Pamiętam, jak gdzieś w pewnym momencie jeden z chłopców niepełnosprawnych z autyzmem, który niewiele mówił, a kiedy już coś powiedział, to naprawdę dawało do myślenia nieraz. Wstał. Wszyscy zamilkli, nie wiedzieli, co będzie dalej. A on do księdza skierował pytanie: a ty jesteś pokorny? Pamiętam, że ów kapłan wtedy westchnął, powiedział tylko amen i usiadł. W życiu, kochani, co jakiś czas spotykają nas różne doświadczenia, które, nieraz mówimy, sprowadzają nas na ziemię. Ktoś powiedział, kiedy zapominam, że jestem grzesznikiem, zaczynam gwiazdożyć. Takie wydarzenia, kiedy materialnie, fizycznie, w kondycji ciała, czy w relacjach, także w życiu duchowym, nieraz jesteśmy sprowadzani na ziemię niejako. I doświadczamy w taki czy inny sposób nieraz skutków zbytniej pewności siebie. Potrzebujemy lekcji krzyża. Potrzebujemy często na krzyż patrzeć. Dzisiejsze święto nam o tym przypomina. Potrzebujemy uczyć się tajemnicy krzyża. Pięknie czytania brewiarzowe nas do tego dzisiaj też zachęcają, w ogóle całe przesłanie liturgii dzisiejszej. Gdy staramy się żyć w Chrystusie i raz po raz opierać się ze swoim krzyżem na Jego zbawczym krzyżu, to doświadczamy tajemniczej siły, która przyciągając nas ku ziemi, a tak jest, że z latami coraz bardziej się człowiek kurczy, garbi, jest jakieś przedziwne z wiekiem przyciąganie ku ziemi, ale jednocześnie wznoszenie ku niebu. To widać nieraz u osób starszych w sędziwym wieku, że przygarbienie, jakoś przyciąganie ku ziemi, ale jednocześnie, kiedy się zatrzymasz, posłuchasz takiej osoby, to słyszysz, że coraz bardziej jest to pragnienie nieba,
starszego kapłana pewnego dnia zapytałem o jakieś może jego plany jeszcze, co chciałby jeszcze przeżyć, co zobaczyć, gdzie pojechać. Powiedział: o księże, ja to już codziennie myślę o moim krzyżu i drodze na cmentarz, kiedy zostanę tam odprowadzony. Ale jednocześnie ma ten człowiek, kapłan, niesamowitą wiarę paschalną i jednoczesne, bardzo pokorne, ciche w zjednoczeniu z Jezusem dźwiganie krzyża dnia codziennego. Takich przykładów pewnie mamy na co dzień wokół siebie sporo i sobie nawzajem możemy podarowywać te nauki, lekcje dźwigania naszego codziennego krzyża i jednoczenia z krzyżem Jezusa. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę się podzielić z modlitwy tym słowem. Zaproszenie, jakie usłyszał Nikodem do tego, by się na nowo narodzić. Jezus nie wylicza mu czynności, jakie należy wykonać. Nie wskazuje na jakąś listę przepisów, jakich trzeba przestrzegać. Mówi Nikodemowi i nam o jakimś wejściu w nową jakość życia, by narodzić się na nowo. Może to narodzenie się na nowo powielokroć w naszym życiu, raz na dobre i powielokroć dokonuje się właśnie w medytacji, kontemplacji krzyża, Jezusa na krzyżu, w jakimś akcie zjednoczenia z Jezusem, kiedy nieraz w przedłużonym spojrzeniu na krzyż, czy oparciu czoła o krzyż, pamiętam bardzo wyraźnie te momenty spotkań w duchu Teze, kiedy jest ten moment we wspólnej modlitwie położenia czoła na krzyżu, jakiś wymowny moment oddania Jezusowi, zawierzenia czy łączenia z Jego krzyżem, naszego krzyża ziemskiego. W Duchu Świętym w takich momentach szczególnie możemy, ufam, doświadczać tego, co znaczy rodzić się na nowo, rodzić się do wiary żywej, do zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Kto w Niego wierzy, nie zginął, ale aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I z tego dzielenia się mojego modlitwą słowem coś możemy wybrać albo szukać swojej ścieżki na modlitwie słowem Ewangelii i przesłaniem liturgii dzisiejszego święta. Możemy się zatrzymać na dłuższą chwilę w modlitwie z naszym spojrzeniem utkwionym w Chrystusa na krzyżu. Sam na sam. Możemy powtarzać, co róż szeptać, to cudowne zdanie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Możemy doświadczyć też na modlitwie jakiejś skruchy czy żalu z powodu naszych grzechów. Przyjęcie w pokorze naszej słabej kondycji, ale jednocześnie możemy poczuć się zaproszeni do tego, by szeptać do Jezusa: Panie, przymnóż mi wiary i daj mi łaskę zjednoczenia z Tobą w bliskości krzyża, krzyża paschalnego, poprzez śmierć na tym krzyżu wyjednałeś nam życie wieczne, Jezu. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch
Święty.